Mroczna sawanna powinna być tuż za tymi drzewami. Aha, a dużo ich jeszcze zostało? Sprint jest już bardzo zmęczony. Zmęczony. Jaka to wspaniała przygoda. Nie mogę doczekać się festiwalu. Dobrze. Zgodnie z obliczeniami, iskrzące widowisko słonecznej sawanny powinno być... tutaj? To iskrzące widowisko jest troszeczkę... za mało widowiskowe. Halo! 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 Cześć! Witajcie! Ups! Bardzo przepraszamy. Jestem Gabriela. A to mój pupil Spotter. Jesteśmy tutejszymi mistrzami w zabawie wchowanego. Cześć! Ja jestem Zadie, a to jest Rew. Naszą pasją są rozmaite robótki ręczne. Dziękuję, uwielbiam rękodzieło. Ja mam na imię Griselda, a to jest Antenna. Kochamy organizować piżama party. Miło was poznać. Jestem Bri, a to Twist. Oto Danessa i Sprint. Oraz Flip i Felicity. Cześć! Nam też jest bardzo miło, ale dlaczego przyszłyście 3 dni przed czasem? 3 dni? O nie, pomyliłyśmy daty? Spokojnie, nawet dobrze się składa. Mogą nam pomóc. To świetny pomysł. Możecie pomóc nam w przygotowaniach. Piżama party! Piżama party? A gdzie będziemy spać? Oczywiście na naszym szykownym polu glampingowym. Słyszałam już o polach kempingowych, ale czym jest pole glampingowe? Ale super! Chwila, to było tutaj przez cały czas? Tak. I nie, i tak. Na słonecznej sawannie nie wszystko jest tym, na co wygląda. To pole glampingowe jest niesamowite. Och, Pater i Sage będą zachwycone śpiewaniem przy tym ognisku. Sage chciała trochę poćwiczyć grę na gitarze przed festiwalem, ale niedługo tu dotrą. Świetnie! A jutro poznacie resztę naszych przyjaciół w drodze do magicznego iskrzącego ogrodu. A gdzie on właściwie jest? Tuż za tymi drzewami. Zmęczony. Iskrzące widowisko słonecznej sawanny. Widowisko. Dzień dobry, nowe przyjaciółki! Co? Wstałam! Uwielbiam gimnastykę! Jestem Kamila, a to są Toad, Joey i Satchel. Hej! Cześć! Zadie poprosiłabym, zabrała was do magicznego iskrzącego ogrodu. Tak! Tak się cieszę! Wezmę ze sobą mapę. Po drodze spotkamy się jeszcze z Esmeraldą. Esmeraldo! Halo! Gdzie jesteś? Jestem tutaj. O, tu się chowasz! Trochę się wstydzę, gdy mam kogoś poznać. Tak samo jak Graceful, Pruni i Mamot. Nie martw się, my też czasami bywamy nieśmiałe. No, poza Felicity. Tak, ja jestem jak lis w składzie porcelany. Czy to może był słoń w kurniku? No cóż, wiecie, o co mi chodzi. Tak się cieszę, że tu jesteście. Ochłodzicie się w zaczarowanym wodopoju, zanim pójdziemy do iskrzącego ogrodu? Dobrze! Będziecie zachwycone. To jest ten zaczarowany wodopój? Mnie nie oczarował. Wygląda tak... niepozornie. Na słonecznej sawannie nie wszystko jest tym, na co wygląda. Ciągle nie rozumiem. Ja też. Tu chodzi o współpracę. Trzymajmy się razem, a o resztę nie musimy się martwić. No, dobra. Chyba warto spróbować. Chwila. Co się dzieje? Co to?
Twist. To stało się możliwe dzięki naszej przyjaźni. Tamto światło było obłędne. Skąd się wzięło? To był blask magicznego iskrzącego ogrodu, gdzie odbędzie się nasz festiwal. Ale to bardzo daleko. Bliżej niż ci się wydaje. Cześć! Ale najpierw chcemy zabrać was do zaczarowanego labiryntu. Labirynt? Wspaniale! Co za przygoda! Drogie przyjaciółki, witajcie w naszym zaczarowanym labiryncie! Jako specjalistka od labiryntów Gabriela z radością wam wyjaśnię, jak to wszystko działa. Przepraszam za spóźnienie! Cześć! Bardzo cię przepraszam, ale testowałam na Ofelii nowe fryzury. Dobrze, więc jak mówiłam... A ja nowe stylizacje na Lacey, Rapid, Feathers i Flapper... Zaraz, gdzie są Rapid, Feathers i Flapper? A co tu się dzieje? Okej. Chyba Gabriela pokazuje zaczarowany labirynt naszym nowym przyjaciółkom. Tak, już dobrze. Słyszałyśmy o was wszystkich tyle dobrych rzeczy. Witajcie, Bri, Felicity i Danesso. Hej! Dobrze, zaczarowany labirynt to wasze ostatnie zadanie, zanim pójdziemy do magicznego iskrzącego ogrodu. W środku waszym celem będzie odnalezienie pięknej złotej róży. Złota róża? Super! To zaczarowana róża, której używamy co roku do roziskrzenia kwiatów i rozpoczęcia festiwalu. Do dzieła! Tak, ruszajmy! Hej, w labiryncie czeka na was wiele niespodzianek, więc obiecajcie, że będziecie uważać i trzymać się razem, dobrze? Obiecujemy! Jest gorąco i sucho i chciałabym... Czego ja chcę? Wody? Nie, chcę czegoś mokrego i zimnego. Wody? Nie, no wiecie, czego potrzeba, gdy wyschło nam w ustach? Wody! Nie! O to chodziło! Ogromny lodowy rożek! Bri! Już prawie? Mogę go dotknąć! Bri, wracaj tu! Jest coraz bliżej! Wcale nie jest bliżej, Bri! Już go doganiamy! Nie wydaje mi się! Musimy odnaleźć złotą różę, żeby pomóc naszym przyjaciółkom przy iskrzącym widowisku słonecznej sawanny. To pewnie o tym mówiła nam Esmeralda. Słoneczna sawanna. Gdzie nie wszystko jest tym, na co wygląda. Ten lód nie jest prawdziwy. Wow. Tam jest róża. Patrzcie. To ona! Czekaj! Pracujmy zespołowo. Naszej drużynie. Jesteście gotowe, żeby ujrzeć magiczny iskrzący ogród? Zaczynam podejrzewać, że na słonecznej sawannie czeka nas jeszcze mnóstwo przygód. To naprawdę był najpiękniejszy ogród, jaki w życiu widziałam. Ach, jak mogłam go przegapić? I już skończyłam. Wow. O.
Jak się cieszę, że wreszcie jesteś, Pater. A Sage wysłała mi zdjęcie ze swojego występu wczoraj wieczorem. Czy to nie urocze? Spakuje się i niedługo do nas dołączy. Super! Przepraszam za spóźnienie. Spakowanie wszystkich olśniewających kreacji zajęło nam wieki. Wyrażanie się poprzez modę jest w naszym stylu, prawda, Flap? O, tak! Wyrażanie siebie to temat przewodni iskrzącego widowiska słonecznej sawanny. Hej! Cześć wszystkim! Ofelia chce się spotkać z nami przy scenie. Buduje coś naprawdę niesamowitego i musicie to zobaczyć. Do czego to służy? Nie jestem do końca pewna, ale wiesz, jednoczesne wykorzystanie bambusa i kwiatów. Pomysłowe i stylowe. Pójdę to od razu wypróbować. Zaczekajcie chwilkę. Cześć. Ofelia, poznaj Pater. I jej pupila Flapa. Cześć! Słyszałam tak wiele niezwykłych historii o twoim wyczuciu stylu. Och, dzięki. Skoro o tym mowa, czy widzę tu wybieg modowy? To nie jest zwykły wybieg. To jedyny w swoim rodzaju super, hiper iskrzący ośmiewacz modowy. Stworzyłyśmy go po to, żeby wszystkie zaprezentowane na nim kreacje zaczynały olśniewająco iskrzyć się w trakcie pokazu. Zadie, pokaż jak to działa. Patrzcie na to. Gotowa? Nagram filmik na mojego vloga. I akcja! O! To naprawdę super! O! Co to było? O-o! To nie brzmi dobrze. Ofelio! Nie taki był plan. Co się stało? Na pewno dobrze przykręciłaś 7 iskrzących śrubek? Bez obaw, naprawię to! Ach, co ja bym bez niej zrobiła? Iskrzące śrubki dokręcone! A teraz wyraźcie siebie! Tak! Obiecuję, że te błyszczące opaski będą świetnie nadawać się na iskrzące widowisko słonecznej sawanny. Jej! Cześć wszystkim! Cześć! Dobrze, że was widzę. Ja i Rev mamy dla was niespodziankę. Uwielbiam niespodzianki. Lacey, pamiętasz jak w zeszłym roku w labiryncie znalazłaś zaczarowane lustro magicznych fryzur? Żartujesz? To lustro odmieniło moje życie. Mency, patrz! Niesamowite! Ale okazało się, że to jedynie złudzenie. Zniknęło, gdy opuściłam labirynt. Ja też tak myślałam. Aż do dzisiaj. Ta-dam! O, to ono! Rev znalazła je w magicznym iskrzącym ogrodzie. Co? Niemożliwe! Wspaniale, Rev! Nie ma sprawy! Momencik, chyba mam pomysł. Czy myślę o tym, o czym myślę, że myślisz? Jeśli myślisz, że myślę o wykorzystaniu tego lustra do wyboru idealnego odcienia na konkurs magicznie iskrzącej fryzury podczas naszego festiwalu, to tak! Ja myślałam o ciasteczkach. Ale to też dobry pomysł. Och, ten pomysł jest świetny. Dobrze, patrzę i patrzę i... Super! Jaki to kolor? Fioletowy. Ale twoje włosy już są fioletowe. No wiem. Fioletowy jest po prostu idealnym kolorem, więc to będzie właściwy odcień na konkurs. O nie! Fioletowy? To absurdalne. To nie może być fioletowy. Jeśli chcemy wygrać konkurs, jedyny słuszny kolor to... Czerwony! Wiesz, może spróbuj różowego. Pokażę ci, jak to działa. Ale ja wcale nie chcę próbować. Przecież chodzi właśnie o to, żeby zmienić kolor. Tylko, że ja nie chcę zmieniać koloru. Zaufaj mi! Dawaj!
Dziewczyny! Oddaj mi je! To moje! Dziewczyny! Stop! Zaraz je... Stłuczecie! Czekajcie. Czy myślę o tym, o czym myślę, że myślicie? Nie istnieje idealny kolor. Ciasteczka! Dlaczego ciągle myślę o ciasteczkach? Vanesso, przepraszam, że zabrałam ci lustro. Przepraszam, że nie chciałam próbować nowych rzeczy. Czasem trudno znaleźć jeden idealny sposób na wyrażenie siebie. Nie sądzę, żeby taki istniał. Dlatego każda z nas jest wyjątkowa. Czyli nic z wygranej w konkursie magicznie iskrzącej fryzury. Momencik. Wypróbujmy jedną rzecz. Ale super! Wow! Zwyciężyłyśmy! Nie mogę się doczekać naszego piżama party! Uwielbiam takie imprezy! Widziałyście zdjęcia Zadie z konkursu magicznie iskrzącej fryzury? Dziewczyny wyglądają jak gwiazdy! Czy ktoś wspominał o gwiazdach? Sage! Dotarłaś! Sage! Kocham twoją muzykę! Mogę prosić o autograf? No więc, to jest Gabriela. Jak się masz? Griselda. Hej, i Kamila. Miło cię poznać. Wiesz, nie możemy się już doczekać twojego występu. To będzie niesamowite! Powiedz, jeśli czegoś potrzebujesz. Super! No, chętnie poznałabym resztę zespołu. Resztę zespołu? Właściwie to nie mamy tu zespołu. Nie macie? Nie mogę zagrać bez zespołu. Przecież muzyka musi być częścią festiwalu, w którym chodzi o wyrażanie siebie. No to może my stworzymy zespół? O tak! Ale nie mamy przecież żadnych instrumentów. Poza naszymi głosami, prawda, Flap? No może... I co teraz? Chwila, moment. Jesteśmy na słonecznej sawannie. Tak? W miejscu, gdzie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, nie wszystko jest tym, na co wygląda. Ktoś tu się przygotował! To znaczy, że przy odrobinie inspiracji i kreatywności uda nam się znaleźć wszystkie potrzebne instrumenty. Naprawdę? Naprawdę? Ten pniak może być instrumentem. O, chyba już rozumiem. Co powiecie na to? Patrzcie! Pojedynek na klawisze! Szkoda tylko, że nie umiem grać. Zaczarowane klawisze! Super! Czadu! Tak, nieźle! Przesadziłam? Okej. Tylko spokojnie. Teraz potrzebujemy piosenki. Może jakąś napiszemy? Tak! I możemy poprosić resztę dziewczyn o stworzenie choreografii. To bardzo dobry pomysł. Dokładnie, Caper. Dobrze, najwyższa pora zainspirować świat. 5, 6, 7 i... Okej, dobra. Może przyda nam się kilka prób? Przygotowania do festiwalu idą pełną parą! Wow! O, może zgłoszenie się do festiwalowego komitetu to był zły pomysł. Musimy jeszcze przygotować przekąski, udekorować scenę i poćwiczyć z zespołem. Właściwie musimy być w trzech miejscach jednocześnie. A nie w dwóch? O, złe wieści! Światła nie działają. Światła na scenie nie działają? O nie! To niedobrze. Czyli musimy być w czterech miejscach jednocześnie. A, cześć! Możemy wam pomóc? Chcemy pomóc! I wtedy wyjdzie zespół... I rozbłysną światła! Nie rozumiem.
rozumiem. Co za rozczarowanie. Nie mam pojęcia, dlaczego to nie działa. Felicity, czy podłączyłaś je do prądu, jak cię prosiłam? Pewnie, że tak. Znasz moje zdanie na temat zewnętrznego oświetlenia. Cześć, dziewczyny! Przyszłyśmy wam pomóc! Dobrych wieści. Przyniosłyśmy wam do spróbowania babeczki o nowym smaku. Wiesz, że uwielbiam babeczki, ale musimy naprawić oświetlenie. Może gdybym inaczej poprowadziła kable? Nie rozumiem, dlaczego to nie działa. Ten lukier jest przepyszny. Musicie go spróbować. Patrzcie! Wow! Są przepiękne, prawda? Takie pełne blasku. Jedną chwileczkę. To magiczny iskrzący ogród, prawda? Tak! Wow! Ze światłami nie wypalił? Przecież wypalił, tylko w nieco inny sposób i dzięki pracy zespołowej. Cudnie! A teraz każdy kwiat jest inny. Tak jak my. To będzie najlepsze widowisko słonecznej sawanny w historii. Wow! A dzięki współpracy nie będziemy musiały być w trzech miejscach naraz. Wiecie co? Macie rację. O nie! Zapomniałam o próbie zespołu. Muszę lecieć! Wszystko już prawie skończone. Myślę, że zespół jest gotów, żeby zagrać na otwarciu festiwalu. Chwileczkę. Otwarciu festiwalu? Myślałam, że będziemy grać na sam koniec. Uważasz, że jesteśmy gotowi? Nie, nie, nie. Iskrzące widowisko zawsze zaczyna się od ceremonii magicznych koralików. To najlepsze imprezowe upominki. Tak, co roku są w innym kolorze. Zaraz, zaraz. Gdzie są te koraliki? Musimy razem zdecydować, który kolor będzie pasował najbardziej. Cóż, różowe koraliki są wyjątkowo przepiękne. Różowy jest niezły, ale fioletowy o wiele lepszy. Fioletowy nie jest zły, ale spójrzcie na ten niebieski. Wiecie, u nas w zaczarowanym lesie wybrałybyśmy dwa kolory i używały ich na zmianę. O nie, na słonecznej sawannie nigdy byśmy tak nie zrobiły. Każdy naszyjnik ma tu jeden kolor. Zawsze? Zawsze. Po prostu tak nie robimy. Tak, ale może mogłybyśmy to zmienić. Czy mówisz o koralikach? Bo ja też tak uważam. Nie powinny być tylko w jednym kolorze. Oczywiście, że powinny, bo właśnie tak zawsze robimy. Ale myślałam, że ten festiwal to święto każdej z nas. Święto różnorodności. Tak jest, ale mamy swoje własne sposoby na świętowanie i celebrowanie różnorodności i zamierzamy się ich trzymać. Chyba coś tutaj nie gra. Oczywiście, masz rację. Usłyszałam to, gdy tylko to powiedziałam. Chciałabym nas do siebie zbliżyć, a nie oddalić. A my nie chcemy was zdenerwować, ale chciałybyśmy poczuć, że to również nasz festiwal. Chwila, chwila, mam pomysł. A gdybyśmy w tym roku rozdały koraliki podczas koncertu? Tak! I wszystkie rozpoczniemy festiwal razem! Czy to nie sprawi, że ceremonia magicznych koralików będzie trochę mniej magiczna? Nie, jeśli dodamy odrobinę czaru. No dobrze, dziewczyny, liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy! Ale super! Każdy będzie chciał dostać taki upominek! I można założyć koraliki na koncert. A najważniejsze, że zrobiłyśmy to razem, jako drużyna. Zaraz, gdzie jest antenna? Tutaj, cześć! Lap, a co ty robisz na scenie? Wesołego iskrzącego.
towarzyszącego widowiska słonecznej sawanny. Bardzo proszę, dla ciebie, dla ciebie i dla ciebie. To dla ciebie i dla ciebie. O, a ten jest dla ciebie. Chyba wiedzą, o co chodzi. O, to naprawdę wspaniały strój, Bri. Ty i Twist wyglądacie czarująco. Dzięki. Dzięki, Lacey. Bardzo podoba mi się twój kolor włosów. Sprawia, że się wyróżniasz. Więc podsłuchałam wczoraj wieczorem próbę zespołu i to było inspiruskrzące. Czy to prawdziwe słowo? Nie, wymyśliłam je. Jest świetne. Prawda? Uwaga! Enchantimals i ich pupile! Witam na iskrzącym widowisku słonecznej sawanny! Zapraszam na koncert! Gra? Wszyscy na nas patrzą. Wow, teraz gdy o tym wspomniałaś, też troszkę się zestresowałam. Zaczęłam się denerwować. Cóż, nigdy wcześniej nie występowałyśmy przed publicznością. O nie, przez te wasze nerwy ja też poczułam tremę. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. O, co się dzieje? Chyba dopadła je trema. Ale przecież tak dużo ćwiczyły. Są przygotowane, wiem to. Jak im pomóc? Co możemy zrobić? Czy myślicie o tym samym, co ja? Że powinnyśmy okazać im wsparcie? Albo przynieść im więcej babeczek? Wiecie co? Obie macie rację. Ale najpierw przyda się mały aplauz. Przeszła mi już cała trema. Mnie też. Czuję tylko... Czuję